Cześć, witajcie, z tej strony Espirit, a was w kolejnym odcinku z Margonem. Na samym początku nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, by zwiększyć statystyki kanału, bo ostatnio się nic nie działo, rzeczki się zająkałem, a dzisiaj znajdujemy się na Telavelu i z racji, że niedługo dobijemy 8,5 subów, dzisiaj przebijemy level 114. Plan na wakacje jest, by wbić tutaj 140, plus minus oczywiście. Czy się uda, jeszcze nie wiem, więc polecimy sobie do Tuzmy. Gdzieś tu pewnie był kamyk do Tuzmy, tylko jeszcze go nie mogę zlokalizować. Midhalt, Huzal, Tuzmer? Nie, to nie był Tuzmer. Tuzmer jest, tutaj kamyk do Tuzmer. Lecimy na tej postaci. Strasznie lubię grać na tej postaci, lecz nie mam chęci do expa. Lubię tutaj tylko do tego grać, że mam wszędzie teleporty. Gra mi się na tej postaci naprawdę bardzo wygodnie. W miarę też, jeśli chodzi o PvP. Damy tutaj błogo. O PvP i inne rzeczy to jakoś sobie radzę z, oczywiście z ludźmi, którzy mają jakieś heroiczne ku, a poza tymi butami jakoś zbytnio legendarnego ekwipunku nie posiadam. Dlatego też staram się tak nie walczyć zbyt pochopnie, to znaczy nie rzucać się na ludzi z legendami. I jak tutaj wygląda sprawa na Wyspie Wraków? Na Wyspie Wraków sprawa wygląda fatalnie. Z tego powodu, że nikogo tutaj, czy ktoś tutaj był i ktoś sobie tu powybijał, a dokładnie on. Orzesz ty w dupę, kurwa, czego ty masz takie zajebiście dobre, nie, ja stąd spierdalam. Więc sobie po prostu chyba pójdziemy na Magralit. Jeszcze, jednak sobie nie pójdziemy. I trafiliśmy na latający Holender, czyli w sumie lepiej, bo tu jesteśmy sami. Mamy wiele grupek do pozabijania. Że tak powiem, darmowy exp i nikt nas tutaj nie może zdadać, bo z tego co wiem nie mogą te same osoby trafić na jakiś latający Holender, czyli to jest tak jakby sprecyzowana mapa dla jednej osoby, więc to jest właśnie spoko. Pamiętam, że kiedyś, nie wiem czy dalej tak jest, ale kiedyś się tutaj robiło tak, że się wybijało, logało się i robiło się tutaj po prostu takie kółeczka, aby się wszystko porespiło. Teraz nie wiem, czy się coś pozmieniało, nie orientuję się, myślę, że właśnie będę częściej teraz odwiedzał Travel, ze względów właśnie, że to jakby nie było, jest to mój taki jakby ruzimy serwer, jakby to nie brzmiało. Tutaj mi wiele osób pomogło, wiele osób poznałem, nadrealów, kierowników, no wszystkich. Jakby nie było, też jestem związany troszeczkę z klanem Arystokracja poprzez znajomych. Dlatego też jestem w Magnaterii. Pytacie mnie, dlaczego nie idę do innych klanów, bo po prostu nie chcę, bo w Magnaterii mi dobrze. Co prawda nic się tam nie dzieje ciekawego, ale zawsze jestem po prostu bliżej. Zawsze razy mówię po prostu, że jestem bliżej Arysto. A pamiętajcie, że szanujemy Arysto, nie szanujemy AC. Bo no wiele razy zresztą widzieliście na streamach, że AC nie są zbytnio honorowym klanem, na przykład dobijanie na łaźni, dobijanie, latanie po prostu za kimś boma live'a, to jest właśnie to. Ja rozumiem wszystko, dodanie, wojna, no ale żeby wchodzić na czyjegoś live'a tylko po to, żeby zobaczyć, gdzie ktoś expi, a nie samemu się wyślizgi i poszukać, jest według mnie lekko frajerskie, ale no jak to lubi, jak to mawiają. Przebijemy teraz ten 114, co będzie skutkowało, że już nie będę mógł bić sobie Renegata, którego biłem tu i tak tylko parę razy, ponieważ nie skupiałem się na tym serwerze, tylko na RTL-u. Czy tutaj się tak, no tak niezbyt dużo dostajemy. Dobra, kapitanie, kurs na Magradit i lecimy na nasze skorpiony, na których oczywiście się łatwiej XP. Więcej, nie wiem czy się więcej dostaje, ale nie wiem, dwie setne się dostaje, dwie dziesiąte, sorry, za dwójkę. Tu jest trójka, czyli tutaj powinien być level. Powinien, ale czy będzie? Jest level 115. Zrobimy sobie screena. Takiego ładnego. Damy sobie w siłę. Tutaj mamy, kupiłem sobie jakąś goblińską Sherry Cole. Nie wiem w ogóle, czy to mnie leczy automatycznie po walce, a powinno. Auto-heala, czy ja tu mam zainstalowanego? Auto. Chyba nie mam auto-heala zainstalowanego. Jezu, ja się jąkam, coś jest ze mną nie tak. Pewnym leczeniem to będzie ten dodatek, bo co by się samemu nie leczyć. Jeszcze w sumie możemy sobie jeszcze wstawić na
na zdobycie tego tego posta. Tutaj hop, walniemy sobie tak, rozmówki ogólne, światy normalne, awans na 115 po wielu latach, przemieszczę pozdrowienia, napiszemy pozdrawiam graczy, pozdrawiam graczy Margonem i wykrzyknik, hop, do nowego posta dodaliśmy. Dobra, czyli to już sobie możemy zamknąć, żebym później nie zapomniał. Takie posty jest sobie fajnie powklejać czasem, jakbyście na przykład chcieli sobie troszeczkę repa nabić, podrobić, to właśnie jest to dobry sposób. Wiele osób się tutaj, jak zdobyć repa, właśnie takimi sposobami jest też WPW, czyli pomagacie tam, pomagacie z innym graczem, jeśli mam jakieś problemy. Są nasze zdjęcia, jeśli jesteście w miarę fotogeniczni, nie musicie być piękni, ale no, można swoje zdjęcie wstawić tam, zawsze parę plusików dostaniecie. Dużo jest dużo, jak to się mówi, dla chcącego nic trudnego. Ja też kiedyś nie wiedziałem, jak zdobyć repa, ja odrabiałem reputację z minus 48, więc teraz mam bodajże 467, czyli łącznie dostałem 500 plusów, niezliczoną ilość minusów, i no tak się to jakoś kula, nie? Napiszcie też, czy chcielibyście więcej takiego telawela, czy wam się po prostu będzie, czy wolicie patrzeć, jak szukam herosów, czy jak XP sobie tak gadam. Oczywiście dalej obowiązuje to, że możecie jakieś tematy pisać na następny odcinek, na jaki temat mam się wypowiedzieć. Napiszcie takie P w takim kwadratowym nawiasie i do tego właśnie dołączycie pytanie, to rozgadam się na następny odcinek na dany temat, bo też mi troszeczkę ich tutaj brakuje. Z odcinkami teraz chciałbym powrócić, bo był dosyć duży przestój na kanale. I no, myślę, że wrócę z podwojoną siłą, albo i większą. Widzicie, troszeczkę już wyszedłem z sprawy nagrywania. Już powolniłem co gadać, bo już się przyzwyczaiłem troszeczkę do live'ów. Właśnie na lewej jest to, że no, na bieżąco mogę z wami gadać i to jest fajne, ale odcinki też są potrzebne, bo nie można cały czas na live'ach jechać. Dobra, tutaj ubijamy. Teraz tą dwójkę, nie pamiętam, czy się do tego krateru wchodzi się chyba tą skalną wyrwą. Tutaj jest w miarę wolny eks, więc nikt mnie nie doda. I to jest właśnie też plus robienia live'ów, a nie odcinku. Znaczy robienia odcinków, a nie live'ów, bo no żaden przysłowiowy debil nie będzie za mną latał, bo sobie zobaczy, żeby mnie zadać, żeby przez 5 sekund być na live'ie i będzie: mama, zobacz, jestem na live'ie u Space'a, ale fajnie. Kurwa, beka w chuj, zadymka. I tak dalej, i tak dalej. Więc odcinki też są fajne. Lubię, jak są łapkowane, bo to mnie tak napędza nagrywania kolejnych. Też będę chciał jakieś różnorodność wprowadzać. Mam już parę pomysłów na Margonem w stylu, o które się pytacie. Ono wróci. Wróci. Mam nawet już pewną osobę sprecyzowaną, kogo po prostu mógłbym sobie nagrać. Ale czy wyjdzie? Mam nadzieję, że tak. Wiele osób też... ci starsi widzowie oczywiście pamiętają, na czym polega Margonem w stylu. Ci nowi nie, bo ci nowi są już niestety wychowani na dramach, czyli że coś, co się powie w żartach, to już od razu jest drama, że ktoś kogoś nie lubi, że ktoś już komuś wbija nóż w plecy i tak dalej. Lecz no, myślę, że w internecie nie trzeba się tak tryskać do siebie nienawiścią, tylko po prostu mieć dystans do siebie, i to w dużym stopniu. To po prostu kiedyś skończy się za 44 minuty. Mieć duży dystans do siebie i nie przejmować się tym, co inni mówią. I odróżniać żart od obrazy, naprawdę. Kiedyś zrobiłem Margonem w stylu, pamiętam, Taxiego. Usunąłem ten film, bo oczywiście wielka fala krytyki powiedziała: ty zazdrościsz Taxiemu, coś tam. A po prostu oni nie wiedzieli, o co chodzi w tej mojej serii Margonem w stylu. I w tym leżał problem. Dobra, kolejna grota z nami. Tu rzeczywiście nikt nie XP idzie. Idzie w miarę sensownie. Tutaj będę musiał sobie jeszcze troszeczkę tych potków z pełnym lekiem dokupić, ale nie mam skąd. Pasowałyby mi te sekty.
Jeśli ktoś ogląda to z Telavela i ma na sprzedaż właśnie mikstury, te z heretyków na sekty z pełnym leczeniem, oczywiście nie te dziesiątki, tylko te z pełnym lekiem, to chętnie je zakupię, bo naprawdę by mi się bardzo przydały do expa. Bo tak jak mówiłem, wróciłem na Telavel, kupiłem sobie nawet fajny pierek tutaj taki, słonkobacy. No, troszeczkę przepłaciłem z 10, bo dałem 40 zamiast 30, ale myślę, że warto, bo był lepszy niż ten ulepszony z kochanki, który gdzieś tam leży sobie w depo. I co, będziemy już powoli kończyć, chciałem taki informacyjny bardziej odcinek, że wróciłem, że wszystko już jest ok, że wracamy z filmikami. Coś wam jeszcze wam mogę tylko zdradzić sekret, że będzie konkurs na Perkunie, na naszej nick z okazji 8,5 subów, które zachęcam dobić. Będzie ten konkurs, tylko nie obiecuję jeszcze go w 100%, dlatego że muszę się dopytać. Napisałem na panel, administracja sprawdza po prostu, skąd ten nasz nick pochodzi, czy nie jest on z kradzieży. I by po prostu ja i czy ktoś inny nie miał później problemów przez to, że wygra ten naszyjnik i on będzie pochodził właśnie z jakichś szamranych interesów. Dlatego chciałbym, by wszystko było legitne, napisałem na panel, oni to sprawdzają i dałem po prostu znać. Jak się ukaże filmik z konkursem, to znaczy, że już jest wszystko ok. Filmik jest nagrany już od paru dni, leży, nawet wam pokażę. O, to jest właśnie ten filmik, to jest on. On już czeka na publikację, ale na razie jeszcze sobie poczeka, jak wyniknie sprawa na panelu. Dobra, to ja powoli kończę. Dzięki, że obejrzeliście. Biliśmy sobie tutaj około 20%. Będę coś jeszcze ekspił na Telavelu. Na odcinkach, poza odcinkami. Zobaczymy jeszcze, jak sobie z tymi grupkami radzę, bo jak wiemy, ci magowie są dosyć silni. Tak więc ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nie zapomnijcie łapce w górę. Myślę, że tak 100, 120, 150 łapek byłoby super, jakbyście dobili. Pokażcie tą aktywność, że jeszcze starzy, dobrzy widzowie Space'a zostali i trzymamy się dalej w kupie. Oczywiście odcinki, live'y w wakacje powrócą z podwojoną siłą. Będzie Margo Camp. Wszystkie oczywiście zapraszam Margo Campa na odcinek poprzedni, o którym właśnie tłumaczyłem, co i jak się na Margo Camp będzie działo. I myślę, że się spotkałem w dobrym gronie. Zbijemy sobie przysłowiową pionę, pogadamy o starych margonemskich dziejach, o lajwikach. Bardzo bym chciał też od was jakieś opinie odnośnie, jakieś sugestie odnośnie nagrywania i tak dalej. Od was otrzymać, co wam się podoba, co mi się nie podoba. Bym też mógł ten kanał sprecyzować pod was, bo jednak on się bazuje na widzach, a nie tylko na mnie. Pamiętajcie, z tą grubą kiedyś nie dawałem sobie rady, a czy teraz się uda? I teraz idzie w miarę... Oj, czekaj, nie będę tak krakał w sumie. Dobra, ej, poszło spoko, ubiłem sobie tą grupę. Dobra, to ja się z wami żegnam, dzięki, że byliście i do zobaczenia niedługo, trzymajcie się, cześć!